Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że już jest was bardzo dużo na czacie. Wspaniale, że piszecie, skąd nadajecie, bo możemy zobaczyć tę skalę i tę moc bibliotek, którą właśnie w tym roku 11 października również pokażecie w całej Polsce. Bardzo, bardzo się cieszę, że jesteście z nami. To jest już 10. edycja akcji, którą organizuje Centrum Edukacji Obywatelskiej. Ja nazywam się Ola Jankowiak i dzisiaj mamy spotkanie z Sylwią Żółkiewską o tym, jak korzystać z mocy AI. Sylwia pokaże nam inspiracje i trendy, jak można wykorzystać narzędzia sztucznej inteligencji w bibliotece. Ja przypominam także o tym, żeby się zapisywać do naszej akcji. Zgłoszenia już działają, jest z nami już ponad 400 bibliotek. I przepraszam najmocniej za krótkie problemy techniczne na początku. Już teraz mam nadzieję, że wszyscy nas słyszą i widzą. I oddaję Tobie, Sylwia, głos. Bardzo się cieszę, że jesteś z nami. Ja również bardzo się cieszę. Dzień dobry. Czy mnie słychać i widać? Tak kontrolnie tutaj pytam, żeby potem... O. Nie było, że mnie nie było podczas tego webinaru. Świetnie, bardzo się cieszę, że tu jestem, że jest tyle osób, no i że będę miała okazję mówić do takiej społeczności bibliotek, która jest mi bardzo bliska, bo może niektórzy z Państwa mnie pamiętają jeszcze z czasów, kiedy współpracowałam z FRSI, z którym zresztą ciągle współpracuję, ale chodzi mi o tablety w bibliotece sprzed 10 lat prawie. To też taki projekt przełomowy dla mnie właśnie, kiedy zetknęłam się po raz pierwszy tak z całą mocą z bibliotekami i zaczęłam mieć z nimi więcej do czynienia i potem właśnie zaproszenia CEO również i innych organizacji też sprawiły, że wydaje mi się, że bardziej rozumiem różne wyzwania i problemy, przed którymi Państwo wszyscy stajecie. Dzisiaj podzielę się z Wami swoją wiedzą i praktyką związaną z asystentami AI i z różnymi innymi aplikacjami, programami opartymi o sztuczną inteligencję, o tą technologię. Ja dużo używam tych programów sama w swojej pracy, więc to będą takie porady, mam nadzieję, bardzo praktyczne. Przygotowałam również ćwiczenie, które będziecie mogli Państwo sobie pobrać na komputery i też sobie potem wykonać. Jeżeli nie będziecie mogli z jakichś przyczyn wykonać go w trakcie webinaru, to cała instrukcja i wszystko, co należy zrobić w tych ćwiczeniach jest zawarte. Województwo pomorskie, super. Dobrze, spróbuję teraz odpalić moją prezentację. Mam nadzieję, że jest ona widoczna, czy nie jest? Bo ja widzę, że jest. Widać, widoczna. Tak, widać. Potwierdzam też. Dziękuję. I tak, temat dzisiejszy, jak korzystać z mocy AI, inspiracje i trendy w bibliotece. No i tutaj trochę o mnie. Ja mam swoją stronę www.zolkiewska.pl. Tam też są różne materiały edukacyjne. Gdybyście Państwo chcieli zajrzeć, to zapraszam. Oczywiście tutaj logotypy, CEO, Noc Bibliotek, Otwieraj na kulturę, więc wszystkie te projekty czy też te organizacje można, wiadomo, sprawdzić, znaleźć w sieci, także zapraszam też na strony tutaj projektów i organizacji. A krótka agenda spotkania jest taka, jak widać, wprowadzenie, czyli już powoli zaczynamy, wprowadzenie w ogóle do tematu AI. I teraz, jeżeli macie Państwo ochotę, to możecie też na czacie podzielić się z nami informacją, czy już dużo korzystacie z AI, czy dopiero zaczynacie swoją przygodę, to też będzie dla mnie informacja, żeby kształtować tutaj te treści, przystosować je dla Was lepiej, mówić może o więcej o pewnych niuansach, czy też więcej o podstawach dotyczących AI. Także zapraszam, żeby na czacie właśnie zostawić wiadomość, informację, jak to u Was jest z AI w bibliotece, czy też prywatnie.
To zależy. Oczywiście zacznę w tym wprowadzeniu od podstaw, bo na pewno są osoby, które dopiero zaczynają. Powiem, jakie są programy, jakie są aplikacje, ile one kosztują, a może, że w ogóle nie kosztują, bo część z nich jest zupełnie bezpłatna. Potem podam takie inspirujące przykłady zastosowania AI w bibliotece. Tych przykładów będzie kilkadziesiąt, natomiast wydaje mi się, że jest ich pewnie kilkaset i możemy też tutaj wspólnie uzupełnić różne właśnie treści czy też listy związane z tymi przykładami. Pewnie Państwo będziecie mieli swoje własne przykłady, także też będę zachęcać do dzielenia się. Powiem o sztuce efektywnego promptowania, czyli w skrócie jak z głową i skutecznie kreować, kształtować, tworzyć te polecenia dla programów opartych o AI, żeby wyszło to, co chcemy, a żebyśmy się nie frustrowali, że to po prostu nie wychodzi, bo też się spotkałam z taką sytuacją wielokrotnie, kiedy osoby mówiły mi, że no, zaczęły korzystanie z asystentów AI, ale po jakiejś tam krótkiej konwersacji, gdzie pojawił się jakiś błąd merytoryczny, uznały, że to jest bez sensu i po prostu nie będą z tego korzystać. Więc oczywiście powiem też o tak zwanych halucynacjach, czyli takiej oficjalnej nazwie na te różne wymysły sztucznej inteligencji, czyli przekręcone fakty, jakieś zwierzęta, których nie ma i tak dalej, czy też książki, które nie istnieją jeszcze, więc też powiem trochę o tym, dlaczego się tak dzieje i jak temu zapobiegać. No i potem sobie wykonamy takie wspólne ćwiczenie, to o czym wspomniałam, taką demonstrację tych mocy AI, tego co AI może nam dać w bibliotece. No potem będzie krótkie podsumowanie i w tym podsumowaniu poruszę kwestie praw autorskich, bo pojawiają się na różnych webinarach czy też wykładach, które prowadzę, właśnie pytania o to, ale jak z tym prawem autorskim, co my możemy zrobić, jak się chronić albo jak oznaczać te treści wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Więc też powiem o tym w kontekście tak zwanego AI Act i dyrektywy DSM, bo to są dwie regulacje Unii Europejskiej, które się ze sobą łączą. No i też będzie taka chwila na to, żeby po prostu zadać jakieś pytania, skomentować to, co się wydarzyło podczas webinaru. Także mam nadzieję, że będzie ciekawie. Tutaj widzę na czacie, że są osoby, które już korzystają. Chcę zacząć. Dla mnie pierwsze informacje na ten temat. Nie korzystam. Zdecydowanie podstawy. Sporadycznie, głównie rzeczy copywritingowe przy pomocy czatu GPT. Zaczynam, ale już trochę korzystałam. No bardzo dużo osób odpowiedziało, także dziękuję za tyle głosów, bo mam tutaj jakieś pojęcie, ile Państwo wiecie, a ile może jeszcze przed Wami. Także krótko mówiąc, widzę, że jest sporo osób, które zaczynają, więc raczej to pod nie będzie to spotkanie, ale myślę, że osoby, które już korzystają, też znajdą coś dla siebie i też będzie dla nich to ciekawe. No to cóż, idziemy dalej. No jak wiemy, wszystko od roku, ponad roku kręci się wokół tematów związanych ze sztuczną inteligencją. To było takie wydarzenie dla niektórych zaskakujące, a dla niektórych bardzo oczywiste, że w pewnym momencie ta technologia po prostu znajdzie praktyczne zastosowania i przełoży się na narzędzia, których my będziemy mogli używać jako ludzie, tak? Bo jako ludzie przeciętni odbiorcy, można powiedzieć, bo jedno to jest używanie pewnych technologii przez specjalistów, przez osoby, które te technologie tworzą, czy przez osoby, które lubią eksperymentować, no a druga strona medalu, czy też powiedzmy kolejny stopień wtajemniczenia, czy też rozwoju technologii, to jest moment, w którym zaczynają z tej technologii korzystać użytkownicy w domu, w pracy,
nastolatkowie, seniorzy, osoby starsze, osoby dorosłe, które pracują, właśnie osoby starsze, seniorzy, tak dalej. Więc to, że sztuczna inteligencja była, że były te programy w takiej fazie prototypowej, które pozwalają na analizę danych, na tworzenie różnych treści, to było wiadome. Natomiast wejście czata GPT i w ogóle tej technologii, tych modeli, które właśnie w oparciu o które działa czat GPT, no to był pewien przełom. OpenAI, ta firma, z tego co pamiętam, to w miesiąc kilkukrotnie podniosła swoją wartość rynkową, no bo po prostu wszyscy wykupywali te subskrypcje, czyli dostęp płatny. Wtedy jeszcze nie było takiej opcji, żeby tą lepszą wersję sztucznej inteligencji mieć bezpłatnie. Taka opcja jest teraz. Więc tych subskrybentów pojawiło się naprawdę setki milionów. Firma nie nadążała ze skalowaniem. Kto wtedy zaczynał z czatem GPT, to pamięta takie momenty, kiedy pisał sobie z czatem i była w pewnym momencie informacja: teraz system się zawiesił, czy też przepraszamy, nie możemy nadążyć, poczekaj chwilę ze swoimi pytaniami. Więc były po prostu takie przestoje na linii, nie można było swobodnie korzystać z tych programów. Firma no bardzo się starała, przy takiej skali naprawdę trudno nadążać z rozwojem swojej technologii, z obsługą serwerów, z liczbą użytkowników i tak dalej, i tak dalej. No teraz mamy tą technologię oswojoną, przynajmniej w popkulturze, czy też w ogóle w kulturze dużo się o tym mówi. W prasie pojawiają się artykuły o sztucznej inteligencji, o zastosowaniu w nauce, o zastosowaniu w szkole, właśnie o zastosowaniu w kulturze. Na zachodzie takich treści pojawia się dużo, dużo więcej. Z tego co ja obserwuję, to w Polsce ta dyskusja bardziej, jeżeli chodzi o taką naszą NGO-sową działkę, to kręci się wokół właśnie edukacji, wykorzystania tego narzędzia w edukacji. Natomiast jeżeli chodzi o kulturę, kreatywność, trochę tak, ale w kontekście właśnie tworzenia, tak jak pisali Państwo, postów na Facebooku, czy też grafik do mediów społecznościowych i takich rzeczy. Natomiast jeszcze tych materiałów edukacyjnych dotyczących kultury jest niewiele. Jest ich kilka, będę podawać do nich linki. Jeżeli ktoś zna angielski, to na pewno sobie może sporo takich treści wygooglać. Również jest sporo angielskich, anglojęzycznych kursów dotyczących sztucznej inteligencji, które są bezpłatne, na przykład na platformie Future Learn. Mówię to w tym kontekście, że no my staramy się nadążyć za tym, co się dzieje na świecie, natomiast jeszcze u nas nie jest tak, jak właśnie w tym świecie GLAM, czyli bibliotek, muzeów, archiwów i galerii na zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. No i my tak jakby próbujemy dotrzymać kroku. No i bardzo fajnie, że są takie spotkania jak dzisiaj właśnie dla Państwa, dla bibliotekarzy dedykowane tej grupie, ponieważ no, używanie narzędzi opartych o sztuczną inteligencję jest bardzo, moim zdaniem, specyficzne do konkretnych potrzeb, czyli w momencie, kiedy nie do końca wiemy, co z tym zrobić, no to możemy zrobić wszystko i nic, prawda? Dopóki jakby się trochę nie zorientujemy, jak to robią inni, co w ogóle można, no to też niekiedy brakuje nam wyobraźni, do czego to w ogóle ma służyć. Tutaj widzicie Państwo różne przykładowe obrazy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Jak ktoś śledzi zmiany w OpenAI, czyli tej firmie, która odpowiada za czat GPT, to rozpoznaje
tutaj te pieski. To jest kadr właśnie z filmu wygenerowanego przez Sorę, przez taki program, który jeszcze jest w fazie beta testów, czyli takich ostatnich testów przed wypuszczeniem na rynek. To jest powiedzmy kolejny krok w rozwoju OpenAI i też ChatGPT, żeby ta Sora była dostępna. No i do czego będzie służyć Sora? No tak jak teraz możemy sobie wygenerować taki obrazek psa, który jest statyczny, no to w Sorze będziemy mogli stworzyć, krótko mówiąc, ujęcie filmowe z tymi psami, które mogą się ruszać, mogą leżeć. No wygląda to bardzo realistycznie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może sobie wygooglać, czy na YouTubie obejrzeć po prostu taki filmik demonstracyjny Sory, tego właśnie projektu OpenAI. No i tutaj jakaś chyba ulica w Azji, w Tokio prawdopodobnie, też wygenerowana w AI, czy też portret wygenerowany w AI, czy jakieś takie formacje lodowo-skalne, jakieś dziwne balony. No mocą sztucznej inteligencji jest to, że my dzięki tym promptom, czyli poleceniom, możemy bardzo szybko wygenerować pewne wizje, które no, są trudne do opowiedzenia, trudne do przekazania inaczej niż obrazem. To jest bardzo ciekawe i wartościowe, szczególnie dla artystów, dla projektantów, dla architektów. Też oni korzystają z tych narzędzi, niekoniecznie żeby od razu przekładać to na konkretne rozwiązania, które będą realizować, tylko bardziej po to, żeby sprawdzić granice po pierwsze swojej wyobraźni, a po drugie być może, żeby odrzucić nawet niektóre swoje pomysły, które po prostu są bezsensowne albo właśnie trudno realizowalne. Łatwiej jest coś takiego określić, taką wykonalność projektu w momencie, kiedy mamy jakąś wizualizację, więc nie chcę tutaj wchodzić w taką długą dyskusję dotyczącą zastosowania narzędzi AI przez artystów, bo to jest naprawdę zupełnie osobny temat, bardzo szeroki, natomiast zaznaczam tylko, że moim zdaniem niekoniecznie jest tak, że wszyscy artyści stracą pracę przez AI, dlatego że tak samo można by było mówić o tym, kiedy pojawiły się programy profesjonalne dla artystów, takie jak Photoshop, prawda? Wtedy też graficy bardzo się martwili, że stracą pracę. No okazało się, że wiadomo, no trzeba było się nauczyć nowego programu, a tych grafików nawet przybyło, można powiedzieć, od tego czasu i też mają cały czas pracę. Więc tutaj chodzi o to, żeby zobaczyć, jak do własnej praktyki zaprząc narzędzia oparte o AI, jak ulepszyć to, co już my robimy, a może robić to lepiej, może robić to inaczej, może tworzyć obrazy, których nie jest w stanie generować sztuczna inteligencja, czyli na przykład powrót do, można powiedzieć, takiej klasycznej sztuki, prawda, takiej, gdzie mamy fakturę, gdzie mamy płótno, gdzie mamy ślad kredki, no to może być coś, co może okazać się paradoksalnie bardziej wartościowe w tych czasach AI. No i co? W ogóle powiedzmy sobie, czym jest ta sztuczna inteligencja, bo tutaj mówimy o tekstach, mówimy trochę o copywritingu, mówimy o grafice. No to jest bardzo interdyscyplinarna dziedzina, która wymaga zaangażowania naprawdę nie tylko programistów. Była taka informacja w zeszłym roku bodajże, że OpenAI, czyli ta wielka firma, wielka korporacja, szuka poetów, których chce zatrudnić, żeby właśnie konwersowali z czatem GPT i współtworzyli dane, na których oprze się ten jakby cały system, żeby to było bardziej ludzkie, bardziej kreatywne, żeby właśnie tą swoją umiejętność operowania językiem przekazywali też sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj paradoksalnie w nowych technologiach nie jest tak, że zajmują się tym tylko osoby
takie techniczne, tak zwane, tylko właśnie coraz więcej pracy jest też dla humanistów, a szczególnie jeżeli chodzi o sprawy związane z przetwarzaniem języka naturalnego, czyli tego języka ludzkiego. No i tutaj właśnie ta dziedzina obejmuje uczenie maszynowe, czyli takie algorytmy, które uczą się na podstawie danych, tak, aby przewidywać lub podejmować decyzje, albo właśnie generować te odpowiedzi. Dlatego mówi się o tym, że to jest generatywna sztuczna inteligencja. I pytanie, czy to jest w ogóle inteligencja, i pytanie, czy ona jest taka strasznie kreatywna. To też są różne pytania, które sobie zadajemy w kontaktach z nią, bo tutaj wiele osób twierdzi, że to polega głównie na kompilowaniu, czyli jakimś, powiedzmy, takim pseudokreatywnym zestawieniu informacji, które już gdzieś tam ktoś tam stworzył. Stąd też właśnie zagadnienia związane z prawem autorskim, gdzie niektórzy po prostu nie chcą, żeby uczyć modele na ich danych, na danych pozyskanych z ich stron. O tym sobie też powiemy później. No właśnie, to przetwarzanie języka naturalnego, czyli technologia umożliwiająca komputerom rozumienie i generowanie języka ludzkiego, takiego, jakim mówimy. Bo czym innym jest napisanie programu, prawda? Tak jak programiści piszą te kody i w ten sposób porozumiewają się z systemem, z interfejsem i tak dalej. A czym innym jest przetwarzanie na bieżąco takiego właśnie języka zero-jedynkowego, maszynowego na język, który zrozumie każda osoba. No i właśnie o tym jest przetwarzanie języka naturalnego. Rozpoznawanie obrazów i dźwięków. No to jest też wspaniała rzecz z wielkim potencjałem, również w medycynie, nie tylko w sztuce, nie tylko w analizie danych, na przykład archiwalnych, ale w medycynie przede wszystkim, kiedy możemy wesprzeć swoją wiedzę, kiedy lekarze, no my może nie, ale my jako ludzie, lekarze mogą wesprzeć swoją wiedzę czy też doświadczenie wynikami, które pokazuje maszyna, które są obiektywne. Oczywiście maszyna też popełnia błędy, dlatego bardzo ważne jest to, żeby nie ufać zupełnie maszynom sztucznej inteligencji, tylko właśnie podchodzić z taką głową otwartą, ale z podejściem krytycznym do tego, co nam się pokazuje, tak, co ta maszyna nam oddaje. Natomiast ma to wielki potencjał też, jeżeli chodzi o taką inkluzywność, czyli przetwarzanie na przykład dla osób niedowidzących obrazów na dźwięki, i dla osób, które nie dosłyszą, no to dźwięków na obrazy. To też są bardzo ciekawe zagadnienia, które pojawiają się w muzeach, w galeriach, w sztuce na całym świecie. Automatyzacja procesów. To też jest wspaniała sprawa. Ułatwienie, przyspieszenie wykonywania zadań przez automatyczne systemy. O tym może będzie trochę mniej dzisiaj, bo to też jest w ogóle te wszystkie działy, czy też części tej dziedziny, no to są po prostu ogromne takie przestrzenie, które można zgłębiać wiele, wiele lat. No my tutaj trochę schodzimy na ziemię. Znacie Państwo pewnie takie nazwy jak Gemini, Copilot czy ChatGPT. Gemini, zaraz będę mówić o tym, Copilot i ChatGPT to są tacy najbardziej znani asystenci AI, czyli właśnie takie chatboty, czaty, gdzie można po prostu rozmawiać w tym języku naturalnym. Mamy też różne takie programy oparte o sztuczną inteligencję, które pozwalają nam generować obrazy. Oczywiście w tej chwili Gemini, Copilot i ChatGPT też to potrafią robić, natomiast są też zupełnie takie jakby osobne narzędzia, takie jak na przykład Leonardo AI. One mają trochę więcej funkcji i są po prostu bardziej zaawansowane, czy też Midjourney. DALL-E i jest w tej chwili połączony z czatem GPT, to pewnie już Państwo zauważyliście, ci, którzy używają. No i cóż, no, ja wygenerowałam tutaj chyba, ja już nie wiem w czym, wydaje mi się, że w Leonardo AI, właśnie taki krajobraz, jak tu Państwo widzicie, z jakimś takim a la flamingiem, zebrą, na jakimś takim krajobrazie dziwnym, arktycznym trochę. Więc można się tak bawić trochę jakby wyobraźnią,
swoją kreatywnością, ale też patrzeć, jaka jest kreatywność maszyny, jak maszyna interpretuje to, co my piszemy, ten nasz język naturalny. I o tym też trochę będzie, mam nadzieję, że na wesoło. Rzecz jasna, pojawia się to zjawisko, o którym mówiłam, czyli halucynacje. I to są zjawiska, w którym właśnie duże modele językowe, często dokładnie generatywne chatboty albo jakieś narzędzia wizualne, widzą wzorce lub obiekty, które nie istnieją albo są zupełnie niedostrzegalne dla ludzkich obserwatorów. I one na podstawie tych wzorców, obiektów i danych, które dla nas są mało ważne albo stanowią jakiś margines, tworzą wyniki, które są po prostu bez sensu. Oczywiście te modele mogą być, przepraszam, te dane w tych modelach mogą być niekompletne i to też powoduje tworzenie takich zaburzonych wyników. Czyli w momencie, powiem to oględnie, bo nie chcę tutaj też, żeby to zabrzmiało, powiedzmy, nie, no, nie dla jakiejś grupy nieuprzejmie, ale chodzi o to, że w momencie, kiedy na przykład twórcy gier komputerowych chcą stworzyć grę komputerową, grafiki do niej w oparciu o model, o zestaw danych, których nauczył się na przykład taki program jak Midjourney albo Leonardo AI, to ten Midjourney albo Leonardo AI czerpie z dotychczasowego zasobu gier komputerowych, tak? I w momencie, kiedy my wiemy, że no niestety w grach komputerowych sylwetki kobiece wyglądają w pewien określony sposób, odpowiadają pewnemu kanonowi czy też pewnym gustom grupy, która tworzyła te gry komputerowe, no to ta sztuczna inteligencja też nam stworzy bardzo podobne sylwetki tych kobiet, które tam są. I będzie bardzo trudno ją przekonać, żeby na przykład ta kobieta wyglądała niestereotypowo, żeby to nie była piękna blondynka o doskonałej sylwetce, która jest w stroju jakimś takim obcisłym kombinezonie z jakąś bronią w ręku, tylko żeby to była na przykład jakaś właśnie starsza kobieta, która już nie ma takiej doskonałej sylwetki. No to już będziemy musieli naprawdę prowadzić bardzo długie konwersacje i przekonywać tę sztuczną inteligencję, żeby właśnie nam złożyła bohaterkę gry, która jednak tak nie wygląda. To zagadnienie znam z bliska, bo akurat tutaj w bliskim otoczeniu mam osobę, która zajmuje się tworzeniem gier komputerowych i właśnie tworzy teraz od roku całą grę w Midjourney. I te zagadnienia, które się tam pojawiają, no są naprawdę zupełnie abstrakcyjne niekiedy, ale logiczne z punktu widzenia systemu. No więc tak samo, jeżeli chodzi o książki, czy też jakieś tytuły piosenek, których nie ma, no po prostu system w pewnym momencie też zaczyna głupieć, nakładają mu się różne informacje, on je łączy, czasami te dane w tych modelach są nieprawdziwe albo są źle napisane są w sposób, który jest niezrozumiały dla systemu. To jest właśnie trochę o tym, jak te modele rozumieją język na nasz ludzki, że czasami nasze metafory, nasze przenośnie, niedosłowność naszego języka nie jest po prostu zrozumiała. I to powoduje różne problemy, które obserwujemy, z których się śmiejemy. No i właśnie takie halucynacje tekstowe, no to są wymyślone fakty, osoby, miejsca, tytuły książek, piosenek, zniekształcone fakty, wymyślone zupełnie albo zniekształcone. To też jest ciekawe. Wymyślone teorie albo zniekształcone teorie, pomylone definicje, brzmiące naukowo bezsensowne interpretacje, nieprawidłowe, nielogiczne wnioski, obliczenia, które mają błędy. To się też zdarza i to jest dla mnie najbardziej szokujące, bo wydawać by się mogło, że przecież taki ChatGPT to jest po prostu taki lepszy kalkulator. No ja miałam kilka razy sytuacje, gdzie musiałam poprawiać, nie jestem żadnym matematykiem, od razu mówię, właśnie wolę, żeby ktoś za mnie liczył, natomiast widzę logiczne błędy.
i miałam sytuację, w której chciałam kupić na przykład jakieś deseczki, prawda, i sobie wyliczyć, ile tych deseczek potrzebuję na jakiś tam odcinek, a ChatGPT mi podawał zupełnie inną liczbę i dopiero jak ja zadawałam pytania sprawdzające, czy na pewno tyle, czy na pewno się nie pomyliłeś, ja do niego mówię tak jakby był mężczyzną, to też jest znamienne, że tak to zazwyczaj po polsku przynajmniej myślimy i mówimy, w związku z tym, że czat to jest rodzaj męski, ten czat. W każdym bądź razie, no, trzeba uważać. Jeżeli te obliczenia są jakieś właśnie ważne i wiążące, to trzeba naprawdę sprawdzić po sztucznej inteligencji, co tam ona zrobiła, bo może się okazać, że źle nas zrozumiała, wzięła pod uwagę jakiś parametr, o którym my w ogóle nie pomyśleliśmy i wyszło to, co wyszło. Halucynacje wizualne to jest może bardziej zabawne, chociaż te halucynacje tekstowe też niekiedy są bardzo śmieszne, ale tutaj mamy różne zniekształcenia, nieprawidłowo rozmieszczone oczy, usta, nienaturalne pozy jakieś powykręcane, zaburzone proporcje, błędy w symetrii albo właśnie jakaś zbyt mocna symetria, to też jest znamienne. Nierealistyczna perspektywa ujęcia, brak części ciała, dodatkowe części ciała, szumy, niedoskonałości, niespójności tekstur, na przykład są takie wygenerowane zwierzęta, które wyglądają prawie naturalnie, oprócz tego, że jak się bardzo blisko przyjrzymy zdjęciu, temu co wydaje nam się, że jest zdjęciem, to się okazuje, że sierść jest stworzona z takich malutkich listków, to nie są włosy, tylko to są takie małe liście, więc też to jest charakterystyczne dla tych różnych programów. Napisy, które mają dziwne litery, zaraz to pokażę, nienaturalne elementy środowiskowe, na przykład budynki o nierealistycznych konstrukcjach, widoczna generatywność, na przykład zbytnia doskonałość, czyli że właśnie jest taka super symetria, włosy są ulizane, oczy są idealnie takie, no w tym samym odcieniu tak samo ustawione. Więc można takie rzeczy właśnie prześledzić i tutaj macie Państwo przykłady, no szczególnie palce są jakieś bardzo trudne dla sztucznej inteligencji i z tymi palcami się dzieją bardzo dziwne rzeczy. Można to omijać tak, żeby po prostu w tych poleceniach pisać dosłownie, że chcemy portret człowieka, który ma w każdej ręce po 5 palców, w tym kciuk. Bo jeżeli tego nie napiszemy, no to może się okazać, że sztuczna inteligencja ucząc się na dużych bazach danych ze zdjęciami, gdzie po prostu widać nie 5 palców za każdym razem, tylko właśnie te uściski dłoni, gdzie częściowo jest widoczna dłoń, interpretuje to tak, że są ludzie, którzy mają tylko 3 palce, to warto jednak powiedzieć to sztucznej inteligencji, że chcemy mieć człowieka z 5 palcami. Tutaj właśnie po lewej stronie może trochę małe, ale widać, mam nadzieję, to o czym mówiłam, taki napis, który z daleka wygląda jak napis, ale jak się przyjrzymy, to wcale nie jest napis, tylko jakieś takie coś a la litery, a la jakieś arabskie albo cyrlica, no, wygląda to bardzo dziwnie. Z daleka może udawać literę, ale to nic nie oznacza, więc też można powiedzieć sztucznej inteligencji, generując obrazy, że prosimy bez napisów i na przykład napis dodać w kanwie, albo napisać konkretny napis, no i liczyć na to, że sztuczna inteligencja go 1:1 przeklei. Tu jest też taka pani, która jest bardzo doskonała, coś ma z szyją i z obojczykiem trochę nie tak, jest wygenerowana przez sztuczną inteligencję. A tutaj właśnie to coś, co pewnie niektórzy z Państwa w sieci już widzieli, a niektórzy może nie, to są takie właśnie zabawne przykłady tego, co generuje sztuczna inteligencja. I teraz pytanie do Was, takie trochę na rozruszanie. Co to mogły być za polecenia, że to wygląda tak, a nie inaczej. Ja nie mówię, że to jest jeden obrazek, jeden to jest ten pan z kurą, a drugi to jest tutaj ten lekarz z małym mnichem.
Więc pewnie jak ktoś już coś takiego widział w sieci, to szybko napisze na czacie, co to może być, co to są za hasła. Zobaczymy, czy coś... Właśnie, dokładnie, to już niektórzy... Kurza stopa, to jest też dobry pomysł. Pan wyciera kurze. No właśnie, wycierać kurze, prawda? No my myślimy o tych kurzach, które mamy gdzieś tam w szafkach, a tu się okazuje, że to po prostu można wycierać komu czemu kurze. I tak to zrozumiał Chat GPT albo jakiś inny program. No właśnie, mamy czaty GPT. Drodzy Państwo, ja tutaj nie wklejam i nie będę mówić dokładnie o jakichś kosztach, bo te koszty się zmieniają. W ogóle te modele biznesowe są różne i mieliśmy już sytuację, kiedy w maju wszedł czat GPT 4.0, tak? Czyli ta najnowsza wersja, to nie jest 4.0, tylko 4.0 od słowa omni, czyli że wszystko, że on już teraz i dźwięki, i tam obrazy, i filmy, i wszystko rozumie, przetwarza, więc też się zmienił model biznesowy, bo pojawiły się, uwaga, zniżki dla NGO-sów, jeżeli ktoś pracuje w NGO-sie, to może się o coś takiego ubiegać, no i pojawiła się ta opcja, że w momencie, kiedy się zalogujemy, my możemy korzystać bezpłatnie do kilku pytań z tego właśnie 4.0 modelu, czyli że już nie korzystamy domyślnie tylko z 3.5, tylko z 4.0, dopóki nie wyczerpiemy, ja nie wiem ile to jest, szczerze powiem, że to jest może 5 pytań, może 8, coś takiego. W każdym razie możemy zadać kilka pytań i wtedy znowu przechodzimy na 3.5. No to jest taki najpopularniejszy model, natomiast on wymaga utworzenia konta. Niezależnie od tego, czy korzystamy z 3.5 czy z 4.0, to musimy założyć konto. Z Gemini jest znowu tak, że musimy mieć Gmail, czyli logować się poprzez Gmaila i tylko w ten sposób możemy korzystać z tego asystenta AI. No i cóż, on jest całkiem dobry, podobnie jak 4.0 Chat GPT, jest dobry w wyjaśnieniach, integracji obrazu, wyszukiwaniu, chociaż Chat GPT podobno cały czas lepiej sobie radzi właśnie w tworzeniu kodu i z różnymi trudnymi zadaniami słownymi. I to jest wersja dostępna przez przeglądarkę, aplikację mobilną. I mamy Copilota. Powiem szczerze, ja coraz więcej używam tego Copilota, bo bardzo fajne jest to, że w ogóle nie trzeba się logować, żeby z tego korzystać. I dzisiaj, jeżeli Państwo nie macie żadnego konta utworzonego już w żadnym asystencie AI, to żeby wykonać to ćwiczenie, o którym wspominałam, to warto po prostu wyszukać sobie przez wyszukiwarkę, wpisać Copilot w Google i powinno się wejść na stronę www.copilot.microsoft.com i tam bez żadnego logowania można sobie też kilka pytań zadać, bo już potem jak się chce mieć dłuższą konwersację albo tworzyć obrazy, no to już trzeba się zalogować, trzeba utworzyć konto. Fajne jest też to, że jeżeli ktoś używa dużo narzędzi Microsoftowych, na przykład PowerPoint i ma te wersje, takie konto jakby rozszerzone dla organizacji czy dla firm, to tam też może używać funkcji Copilota bezpośrednio, czyli na przykład w PowerPoincie wymyślić jakiś fragment tekstu do prezentacji. Ja akurat tej prezentacji nie robiłam w PowerPoincie ani z Copilotem, ale wspomagałam się czatem GPT. Natomiast część, spora rzeczy jest przeze mnie wymyślona, podkreślam, bo to, co wypluwa czat, to jest jedno, no my musimy to zweryfikować i sprawdzić, czy to jest zgodne z naszym doświadczeniem i czy to w ogóle ma sens, czyli nie wyłączać tego krytycznego myślenia. I tutaj zestaw inspiracji tego zastosowania różnych asystentów w bibliotece. Ja będę głównie mówić o kwestiach asystentów tekstowych, chociaż oni są teraz pomieszani, ale głównie o tekstach, no bo temat obrazów jest też długi i szeroki, jak wspomniałam, i to jest być może temat na zupełnie inny webinar.
No i co tu mamy? Wsparcie w przygotowaniu zajęć, warsztatów, spotkań, wsparcie w tworzeniu generalnie nowoczesnej, angażującej oferty edukacyjno-kulturalnej, kreatywne tytuły, opisy zajęć, wydarzeń, warsztatów, spotkań. No chcemy, żeby coś było krótkie, a fajne i się męczymy, ten copywriting nam nie wychodzi. No to możemy poprosić czata, daj nam 10 przykładów tego tytułu, tylko żeby miał 3 słowa. No i on tam się, prawda, będzie męczył zamiast nas, da nam różne wyniki, które my możemy zmienić. Ja tak bardzo często robię, że dostaję coś, co mi się nie podoba, ale już widzę jakąś ścieżkę, jakiś zalążek jakiegoś fajnego pomysłu, no i sama go rozwijam i potem znowu wracam do konwersacji z czatem GPT i znowu proszę, żeby mi ulepszył to, co ja rozwinęłam, czyli takie nabudowywanie nawzajem na tych różnych opcjach, które się pokazują, na tych wersjach. Automatyczne tworzenie quizów literackich, kreatywne wyzwania czytelnicze. No tutaj naprawdę wrzucamy kawałek tekstu, prosimy, stwórz mi quiz, prosimy, wymyśl mi na podstawie tej i tej książki wyzwanie czytelnicze, czy też na podstawie tego i tego tematu. Scenariusze escape roomów w bibliotece, tworzenie audiobooków, to może nie czaty, ale naprawdę pojawia się coraz więcej bardzo fajnych narzędzi, one są na razie płatne, które przekładają tekst na mowę i robią to jeszcze, uwaga, w taki sposób, że my dajemy próbkę swojego głosu, nagrywamy tam powiedzmy parę zdań i potem każdego już audiobooka, czy każdy webinar, czy każdą audycję można nagrać z tekstu za pomocą tego narzędzia swoim głosem, w ogóle nie uczestnicząc w tym wydarzeniu, bo ten program już się nauczył naszego głosu i po prostu mówi naszym głosem. To na razie działa lepiej oczywiście w wersjach anglojęzycznych, natomiast myślę, że w przyszłym roku już bez problemu będziemy mieć takie narzędzia w Polsce do języka polskiego. Czytelne, inkluzywne instrukcje dla odbiorców, transkrypcja mowy, podnoszenie kontrastu materiałów edukacyjnych i promocyjnych. To jest też bardzo ważna sprawa. Wiecie Państwo, że teraz jest dużo projektów, w których jest podkreślane to, żeby właśnie te projekty były inkluzywne. No i w tym też może pomóc nam asystent AI. Piszemy jakąś instrukcję, piszemy polecenie, piszemy wyzwanie. No fajnie, napisaliśmy to, nam się to podoba, ale czy to jest napisane tak zwanym prostym językiem polskim, który jest inkluzywny? No to zamiast się nad tym zastanawiać, można to zweryfikować w asystencie AI. No i tutaj promocja, tworzenie kampanii promocyjnych, wsparcie w tworzeniu newslettera, generowanie treści na media społecznościowe, to co już Państwo robicie. Automatyczne tłumaczenie materiałów, naprawdę całkiem dobrze wyglądają te tłumaczenia, coraz lepiej. Oczywiście warto jest znać język, na który się tłumaczy, bo wtedy można to sprawdzić, przynajmniej przebiec wzrokiem, czy tam nie ma jakichś głupot, ale generalnie ja też dużo bardzo tłumaczę, wspieram się i czatem, i Grammarly, które teraz też jest oparte na AI, więc naprawdę dobrej jakości materiały z tego wychodzą. Analiza opinii czytelników, prawda? To też pamiętajmy, możemy analizować dane. Przetwarzanie multimediów, streszczanie, konspekty z webinarów, to jest też co na przykład robi bodajże, teraz żebym się nie pomyliła, ale chyba na Dropboxie w wersji płatnej jest coś takiego, że wrzucamy film i klikamy prawym klawiszem, prawym przyciskiem myszki i można od razu na Dropboxie stworzyć z tego filmu transkrypcję i streszczenie. Więc to też jest fajna sprawa. Nie wszystkie, powiedzmy, nie wszyscy asystenci to mają, ale część ma. Tworzenie ilustracji, grafik, kolaży. Oczywiście z umiarem i powiem Wam zaraz jak. Analiza danych, przygotowywanie wniosków, skracanie edycji. To jest coś, co ja robię ostatni rok non-stop. Nie warto wyrzucać, znaczy wyrzucać, nie warto wklejać copy-paste tego, co wyrzuci AI do wniosku, bo tam są pewne sformułowania, które czytający od razu może
jakby wskazać, że to było pisane przez AI. Na przykład są duże litery w tytułach, to jest takie zapożyczenie z angielskiego, czy też no, takie ogólnikowe treści, które widzimy, że ktoś mówi coś ogólnie, a tam nie ma konkretów, więc to warto nasycić treścią. Ale generalnie takie szkielety, wiecie Państwo, że mamy jakiś tekst, nie wiemy co tam napisać, wrzucamy pytanie z wniosku, AI nam odpowiada, my na to patrzymy krytycznie, czy to jest to, o co nam chodziło i rozwijamy to sami, czyli takie znowu nabudowywanie tych treści. Wspólna praca, można powiedzieć. Podsumowania projektów i raportów, komunikacja wyników. Tak, napisałam z czatem GPT raport do projektu Erasmus+, który trwał 3 lata i ten raport został przyjęty, więc no, dało się. Rozwijanie zainteresowań, podniesienie pewności siebie, każdy ma jakieś zainteresowania, sprawy, o jakie chciał zapytać, więc też tutaj, czy też nie rozumie niektórych rzeczy, ja też się dowiaduję po latach różnych rzeczy, które ciągle jakby nie umiałam tego zrozumieć, różni ludzie mi różne sprawy tłumaczyli, a ja dopiero tutaj, prawda, się tego dowiedziałam, także to rozumiem. Propagowanie krytycznego myślenia, tutaj też można bardzo fajnie włączać to swoje krytyczne myślenie i właśnie tak śledzić, sprawdzać te halucynacje. Ja na przykład robię tak, że jak pytam o coś kluczowego czata GPT, to zaraz idę do Copilota i tam próbuję potwierdzić tą odpowiedź. Ostatnio miałam taką sytuację, że naprawdę już zgłupiałam, bo oddawałam swój doktorat i zaczęłam się zastanawiać, czy ja dobrze użyłam cytowań w stylu harvardzkim i tam była taka sytuacja, gdzie cytowałam jakiś tekst, który cytował za innym tekstem i nagle po prostu już dostałam takiego, wiecie Państwo, że już nie wiem, o co chodzi, czy to w tą stronę się zapisuje w stylu harvardzkim, czy w tą. I wyobraźcie sobie, że chat GPT mi podał złą odpowiedź, po prostu złą. I dopiero jak sprawdziłam to z Copilotem i z Gemini, no to okazało się, że to moje pierwotne myślenie było prawidłowe, że to po prostu czat coś wymyślił. Nie wiem dlaczego, bo to akurat taka dosyć prosta sprawa, ale no tak się wydarzyło. Anatomia promptu. To jest coś, o czym będziemy mówić, ale jeszcze wracając do tych zastosowań, zachęcam Państwa, żeby teraz też jeszcze poświęcić minutę na to, żeby napisać tutaj na tym czacie, jakie Wy macie zastosowania. Może coś Wam przyszło do głowy jeszcze podczas tej dyskusji. Ja wiem, że tam na początku mówiliście, że ktoś pisze właśnie teksty na media społecznościowe, ktoś do edycji w ogóle tekstów tego używa, ale może teraz, jak ja mówiłam, to jeszcze coś komuś przyszło do głowy, albo ktoś może chciałby w jakiś sposób używać asystentów AI w taki sposób, w jaki nie był tu wymieniony, więc też zachęcam, żeby się podzielić tymi informacjami. Patrzę, co tutaj na czacie. My używamy Copilot. Czy to jest bezpieczne? Wykorzystanie naszego głosu przez AI. To jest ciekawe pytanie i nawiążę do niego na samym końcu, jak będzie sprawa praw autorskich i też ochrony twórców. Tylko jakbym o tym zapomniała, to proszę mi jeszcze raz zadać to pytanie na tym czacie, bo to jest rzeczywiście ciekawe. Streszczenie, piszę relacje, posty na FB, streszczenie dawno wydanych książek, pisanie scenariuszy spotkań, imprez i wydarzeń, bardzo fajnie. Tworzenie gry terenowej, to trochę nawiązuje do tego escape roomu, do quizów. Moja pani dyrektor poprosiła o sposoby na zapobieganie dewastacji toalet przez uczniów. No właśnie, takie widzicie, bardzo praktyczne porady. Nam AI stworzył tekst piosenki, relacje z wydarzenia kulturalnego. Bardzo, bardzo fajnie. Czy to nie ogranicza naszej kreatywności? No właśnie to jest to, co ja trochę mówiłam, że ja uważam, że to właśnie rozwija naszą kreatywność, bo w momencie, kiedy my używamy z głową tych narzędzi, to my musimy się też wysilić i w momencie, kiedy dostajemy od AI różne
propozycje, różne teksty. My na tych tekstach możemy jeszcze nabudowywać, czyli w normalnym świecie, w świecie sprzed AI zatrzymalibyśmy się powiedzmy na tym poziomie, tak? Napisalibyśmy tekst, który jest dosyć oczywisty, nie mielibyśmy więcej czasu na to, żeby o tym myśleć, a jeżeli mamy AI do dyspozycji jako naszego takiego asystenta, podpowiadacza, jakiegoś takiego suflera, czy osobę, sztuczną osobę, z którą możemy współpracować, to nasz tekst już nie jest na tym poziomie, tylko jest na tym, bo my już poszliśmy o krok dalej, mieliśmy na to przestrzeń i czas. Także ja w ogóle tego nie widzę. Troszeczkę rzeczywiście zmienia to nasze praktyki. No ja piszę bardzo dużo, bo piszę i dużo artykułów, i dużo materiałów edukacyjnych, i to od lat. I powiem szczerze, jeszcze pisząc doktorat, to już osiągnęłam taki poziom, w każdym razie chodzi o to, że już przestałam umieć pisać w pewnym momencie. Zaczęło mi się już tak wszystko plątać, że jakieś tam słowa mi być może z jakiegoś przemęczenia czy zmęczenia materiału zaczęły właśnie uciekać, nie potrafiłam jakby dojść do tego, o co mi chodzi. I tutaj mając tych asystentów, no trochę się tym wsparłam, żeby tak jakby no, nie blokować się, tak? Żeby coś jednak robić dalej, coś pisać, cały czas nasycam go swoimi treściami, które kiedyś napisałam na przykład i tworzę jakieś już zmienione treści na tej podstawie, więc to są bardzo, bardzo różne podejścia. No właśnie, w świecie sprzed AI sama usiadłabym i napisała scenariusz zajęć na podstawie Małego Księcia, a teraz piszę tylko polecenie i Copilot za mnie scenariusz wymyśli. Dla przyjemności można napisać samemu. Pytanie, no Mały Książę jest oczywiście wspaniałą lekturą, ale jeżeli mamy co roku, tak jak nauczyciele w szkole, na przykład co roku te same lektury i już sami nie wiemy, co tam jeszcze wymyślić, no to możemy dać polecenie czatowi, on za nas to wymyśli, a my możemy pomyśleć jeszcze o czymś innym. I idziemy do naszego ćwiczenia, żeby nie przedłużać. Najpierw do anatomii promptu. To jest po prostu metoda interakcji z AI, promptowanie. Po prostu i tyle. Mogą być różne style. Ja tutaj daję przykład dwóch głównych stylów. Konwersacyjny, czyli taki właśnie, że nie dajemy konkretnego polecenia, ale piszemy, że tam no, w czacie chodzi mi o to, że na przykład chciałabym mieć właśnie fajny scenariusz na zajęcia biblioteczne dotyczące Małego Księcia. No i on coś tam napisze, a my mówimy, no wiesz, nie o to mi chodziło. Chodziłoby mi bardziej o coś dla osób starszych, bo to jest za bardzo dziecinne. Może też krótsze te zajęcia, no bo na początku nie podaliśmy, ile one trwają, prawda? Więc on zrobił dowolne. No i to jest taki, prawda, styl konwersacyjny. Natomiast jest jeszcze styl wysoko ustrukturyzowany, który ja dzisiaj Państwu zaprezentuję, którego ja lubię używać w pewnych określonych sytuacjach i on się sprawdza też do tego, żeby zrozumieć dobrze, na czym polega efektywna rozmowa z AI. Bo niektórzy robią to bardzo intuicyjnie, właśnie używają za dużo metafor, przenośni i potem się frustrują, że coś nie wychodzi. Prompty właśnie o precyzyjnej strukturze też tworzy się po to, żeby można było je powtórzyć. Są na przykład potem takie szablony dostępne w internecie, na przykład 1000 promptów dla menadżera, bo chodzi o to, że jest prompt i my ten prompt zmieniamy pod siebie delikatnie, natomiast jego struktura zostaje. I zaraz Państwu to pokażę, bo ja dla Was przygotowałam właśnie takie prompty. Generalnie to jest taki prompt, czy też jego struktura, która mi się sprawdza i sprawdza się też osobom, z którymi współpracuję. Mamy tutaj personę i ta persona jest rozumiana na dwa sposoby. Ta persona jest tutaj, w tym przypadku, jest rozumiana jako grupa docelowa, czyli dla kogo
my coś robimy, dla kogo jest to zadanie, albo możemy powiedzieć tak, czacie, ty jako specjalista od promocji doradź mi coś tam, albo czacie, ty jako specjalista od kadr i finansów doradź mi w tym obszarze. Czyli jakby wkładamy czata w rolę, on już wie, jaką ma pełnić rolę, bo tak jak mu tego nie sprecyzujemy, no to on ma taką rolę ogólną, czyli że po prostu jest wszystkim i nikim, próbuje się do nas trochę dopasować. Natomiast jeżeli my mu powiemy, kogo my dokładnie potrzebujemy, to on wtedy taki postara się być. Oczywiście można to łączyć, że można powiedzieć, czacie, ty jako nauczyciel szkoły podstawowej przygotuj zadanie dla uczniów z klasy trzeciej. Więc mamy to połączenie. Zadanie, to jest właśnie to. Przygotuj zadanie dla uczniów, no to to jest odnosi się do persony. Można to, ta kolejność nie jest tutaj wymagana. To chodzi o to, żeby mieć te komponenty. Zadanie musi być bardzo dobrze sprecyzowane. Najlepiej, żeby było wiadomo, czy to chodzi o stworzenie scenariusza lekcji 45-minutowej, czy to chodzi na przykład o zajęcia cykliczne, które trwają przez 3 tygodnie w bibliotece i odbywają się wieczorami, bo to też jest pewien kontekst właśnie, przechodzimy tu do kontekstu. W tym momencie wiemy, że na przykład zajęcia wieczorne dla dzieci albo dla seniorów no mogą być już dla tej grupy męczące. Więc on też dostosuje, bo on takie rzeczy też wie, on dostosuje treść i jakby sposób przeprowadzenia tych zajęć do tego kontekstu. Jeżeli mamy przykład zajęć, które nam się sprawdziły, które lubimy prowadzić, które się podobały, no to możemy wkleić na przykład opis tych zajęć. Przykładem, wzoruj się na tym przykładzie, albo przykładem podobnego działania, czy też podobnych zajęć jest to i to. No i potem forma. Forma, tutaj chodzi o to, czy chcemy na przykład, żeby on nam ten scenariusz zajęć, czy scenariusz lekcji przygotował w punktach, czy na przykład w formie tekstu pisanego, tak jakby bardziej opisowo, czy chcemy mieć to podzielone na jakieś sekcje, czy też moduły, no takie rzeczy też powinniśmy powiedzieć, żeby to było skuteczne. No i właśnie, trzeba używać prostej, bezpośredniej komunikacji, dostarczać maksymalnej ilości informacji kontekstowych i szczegółów, skoncentrować się i zdefiniować dokładnie swoje pytanie czy też polecenie, dostarczać modeli, to chodzi o te przykłady i tutaj też iteracyjność, czyli że jeżeli odpowiedź jest niewłaściwa czy też nie podoba nam się to, co czat odpowiedział, to spójrzmy jeszcze raz na ten nasz prompt, nawet ustrukturyzowany, bo może żeśmy coś tam pomylili i dostaliśmy taką, a nie inną odpowiedź. I też warto eksperymentować, czyli próbować różnych wersji pytania. I teraz, drodzy Państwo, żeby to wcielić w życie, to ja mam dla Was link, który tutaj wklejam. Zaraz zobaczymy. Wygeneruj prompt, potrzebuję tekstu. Nie trzeba w ogóle... No nie trzeba zwracać się personalnie do czata, oczywiście, no ja tak trochę, wiecie Państwo, tutaj w takim stylu trochę komediowym to przedstawiam, żeby było wiadomo, że ja mówię tutaj o tym czacie, oczywiście można mówić jakkolwiek albo wcale, natomiast ja też nie piszę czacie, zrób mi to, tylko Państwu tak tutaj mówię. Czy są jakieś aplikacje AI bez konieczności zakładania konta? No to powiedziałam, że właśnie ten Copilot przez pierwsze jakieś tam minuty czy fragmenty konwersacji. Dobrze, ja tutaj wrzucam tego linka, czy też ten link, zobaczę tylko, czy on jest prawidłowy. Nie jest prawidłowy, przepraszam, wysłałam, zagapiłam się i wysłałam link do konwersacji. Boże, do konwersacji, do prezentacji, no właśnie, do prezentacji, to już jest zmęczenie przedurlopowe w moim wydaniu. Tu jest drugi link i tutaj jest prawidłowy ten link. Macie Państwo 2 ćwiczenia, każdy we własnym zakresie i tam jest instrukcja. Chodzi o to, że przygotowałam dla Państwa 2 prompty. Jeden prompt, czyli to polecenie, dotyczy tworzenia zajęć bibliotecznych w jakimś określonym temacie,
a drugi prompt dotyczy właśnie tworzenia kampanii promocyjnej dotyczącej Nocy Bibliotek, czyli jesteśmy w temacie. I tam macie Państwo przykład takiego ustrukturyzowanego promptu, który możecie zaznaczyć, tak, zaznaczyć tylko ten fragment promptu, nie cały dokument, tylko fragment promptu i przekleić go do Copilota, do czata GPT albo do jakiegokolwiek asystenta, którego używacie i zobaczyć, co Wam wyjdzie. Oczywiście warto go uzupełnić swoimi danymi. Tam jest przykład książki Bieguni Olgi Tokarczuk, w innym jest przykład bodajże Wehikułu Czasu Wellsa. Można zmienić tytuły tych książek, można zmienić grupę docelową i zobaczyć, co wyjdzie, tak? I się tym chwilę pobawić. No właśnie, tutaj też widzę, są różne strategie rozmowy z czatem, ale też z kotem. No właśnie, można sobie też wyobrazić, że ten czat to jest nasz kot. To już od nas zależy. Czy ktoś się dostał do tego folderu? Chciałabym potwierdzić z Państwem. Dajcie mi znać na czacie, czy ktoś już jest w tym folderze i czy ktoś otworzył sobie już jakiś dokument i próbuje coś kopiować i przerzucać. Dla tych, którzy nie wiedzą, to ja wyślę jeszcze link do Copilota, żeby mogli bez rejestracji sobie korzystać tutaj, o. I możecie sobie Państwo ściągnąć te materiały, to wystarczy po prostu plik pobierz i będziecie mieć w PDF-ie te ćwiczenia dla siebie na później, jeżeli ktoś zrobi jedno, a drugiego nie zrobi, no to po prostu to sobie zrobi kiedy indziej. Pani Małgorzata, jestem i próbuję, ale jestem zielona w temacie i zobaczymy, czy się uda. Dobrze, to ja spróbuję zrobić tak, zatrzymam. Nie chcę zatrzymać tu udostępniania. Pokażę to może. Czy widać u mnie teraz nie prezentację, tylko dokument? Nie, chyba. Udostępnij tę kartę, może tak zrobię. O. To tutaj właśnie macie Państwo jakiś, powiedzmy, jeden prompt, pierwszy, i tu jest szablon tego promptu. I to, co ja chcę skopiować, to tą część, prawda? Czyli mam tutaj mniej więcej te wszystkie komponenty, o których mówiliśmy. Nie mam wprawdzie przykładu, no bo już nie chciałam, żeby to było strasznie długie. Tyle wystarczy i teraz sobie to zaznaczyłam, robię Ctrl-C. Przechodzę do Copilota, udostępniam teraz tę kartę z Copilotem i tutaj wklejam w ten obszar konwersacji ten prompt, prawda? I proszę bardzo, w czasie rzeczywistym tworzy mi Copilot taką odpowiedź. Ona jest inna od tego, co jest podane jako przykład w tamtym dokumencie, ponieważ akurat tamten dokument i tamten prompt i tamtą odpowiedź generowałam z czatem GPT. To są trochę inne modele, więc inne są też odpowiedzi. O, no i drodzy Państwo, w ciągu jednej minuty dzięki temu promptowi powstał szkielet scenariusza. Nam się to może nie podobać, my możemy to zmienić sami albo możemy poprosić czata, żeby nam to zmienił. W każdym razie coś mamy, prawda? Nie musimy się nad tym męczyć od początku, od podstaw, tylko już mamy coś, co jest akceptowalne. I rzecz jasna, Waszym zadaniem dzisiaj czy później jest to, żeby zmienić grupę docelową, czyli na przykład nie dla nastolatków, tylko dla dzieci, albo dla seniorów, albo dla grup międzypokoleniowych, którzy na przykład dla osób, które
nie wiem, interesują się szydełkowaniem, wymyślić zajęcia biblioteczne dotyczące sztucznej inteligencji na przykład. O, dlaczego nie? Teraz takie zajęcia są coraz bardziej popularne, czyli możemy połączyć książkę z tematami takimi technologicznymi, nawiązać na przykład do Lema, albo właśnie do szydełkowania. Anna DePont, może znacie taką też tutaj edukatorkę, animatorkę kultury, bardzo kreatywną. Ona wymyśliła kiedyś takie zajęcia, które dotyczyły gotowania, lepienia pierogów i rozumienia, czym są algorytmy. Po prostu. I to były naprawdę bardzo fascynujące zajęcia, w których uczestniczyli ludzie z różnych krajów, bo one akurat były po angielsku prowadzone, ale można robić takie właśnie dziwne remiksy. To nie musi być tak, że o sztucznej inteligencji rozmawiamy tylko w kontekście Stanisława Lema, a o pierogach w kontekście jakiejś, nie wiem, literatury XIX-wiecznej. Tylko właśnie można to łączyć, można to zmieniać. I tutaj też jest taka kreatywność potrzebna, której być może nie wszyscy doświadczają na co dzień, więc warto się wesprzeć tymi asystentami AI. Można jeszcze raz poprosić o nazwisko tej pani. Anna DePont. Można DePont, chociaż ja jeszcze sprawdzę, bo czasami źle piszę nazwisko Ani. O, akurat, drodzy Państwo, udało mi się wygooglać dokładnie artykuł na culture.pl, który opisuje te jej tutaj działania związane z pierogami i ze sztuczną inteligencją. O, z Gemini można przeglądarkowo korzystać bez logowania. To też jest dobra informacja. Też się to zmieniło, drodzy Państwo, to się też zmienia. Właśnie raz są te czaty otwierane, raz zamykane. Coś tam cały czas jest kombinowane, jeżeli chodzi o modele biznesowe, bo wiadomo, te firmy muszą zarabiać, ale one też szukają sposobów na to, żeby zarobić, ale żeby udostępnić przynajmniej częściowo to, co zrobili po prostu osobom, które z różnych powodów albo nie chcą kupować subskrypcji, albo nie chcą się rejestrować i logować. No więc to jest w porządku, mamy teraz Gemini. O, właśnie, tutaj pani Mirela mi ładniej napisała, tak, ja właśnie zawsze tutaj gubię jakąś literkę. Dobrze, pani Małgorzata, która rozumiem po raz pierwszy to robiła, napisała, że jej się udało. Super, bardzo się cieszę, czyli to działa. Komuś jeszcze się coś udało, ktoś zrobił jakiś scenariusz na szybko dzięki czatowi. Fajnie. Też po raz pierwszy, pani Maria. Świetnie. I pani Ewelina napisała, tak, mamy scenariusz, tak, zajęcia plastyczne o minionkach. No i właśnie. Widzicie państwo, to nie jest takie trudne. Na początku mnie się wydaje, że jeżeli ktoś się nie czuje pewnie, to właśnie takie ustrukturyzowane prompty, które można też znaleźć w internecie, tak jak wspomniałam, można sobie wpisać prompty dla menadżera, prompty dla bibliotekarza, prompty dla kogoś tam i zobaczyć, co wyjdzie. Coraz więcej jest tego w sieci. Czy istnieje możliwość wydruku ćwiczenia? Oczywiście, drodzy Państwo, można sobie pobrać to ćwiczenie, już pokażę, jak to zrobić, w formie PDF-a i sobie wydrukować. I możecie sobie w celach, że tak powiem,
O, nawet to oznaczę jako, przepraszam, zrobię tak, CC BY NC. Czyli to oznacza, że możecie z tego korzystać w celach niekomercyjnych, jeżeli będę podpisana jako osoba, która stworzyła takiego. No właśnie, zaraz przejdziemy do tego, czy ja to stworzyłam, czy stworzył to czat. Ale powiedzmy, że większość tutaj jest moja, więc ja się podpisuję jako autorka CC BY NC, czyli że to jest dla celów niekomercyjnych i możecie w bibliotece sobie swobodnie z tego korzystać, czy do własnych celów w ćwiczeniowych i tak dalej, i tak dalej. Więc już wracam do tego tematu, jak to pobrać i jak to wydrukować. Więc tutaj plik, pobierz i tutaj Państwo sobie wybieracie format, można też sobie w DCX-ie to ściągnąć, PDF, no i wiadomo, PDF już można drukować bez problemu, czy też do CX-a, co tam komu odpowiada. Dobrze, a ja wracam już powoli do naszej prezentacji. Tak, i właśnie będziemy mówić o prawach autorskich, także jestem w temacie. Zrobiliśmy ćwiczenie i teraz podsumowanie. Prawo autorskie AAI. No więc sprawa wygląda tak, że to, co jest czysto wygenerowane przez AI, czyli że właściwie przeklejam sobie to, co wyszło z tego Copilota i podpisuję to jako ja, nie zmieniam tam ani jednego słowa, no to muszę podpisać, że to jest wygenerowane przez AI po prostu. Bo to zaraz się odniosę do regulacji prawnych, które o tym mówią, ale już tak na wstępie mówię to. Natomiast w momencie, kiedy przekształcam ten tekst, w dodatku moje prompty czy materiały, które ja dodałam do naszej konwersacji, bo wiecie Państwo, jak to działa, w momencie, kiedy jesteśmy zalogowani, to też nasze konwersacje tam zostają i my możemy sobie zrobić konwersację, która się nazywa na przykład scenariusze zajęć i za każdym razem, kiedy mamy stworzony do stworzenia nowy scenariusz, to wracać do tej konwersacji. Mam nadzieję, że widać już teraz tę prezentację. Prompt jest utworem prawnoautorskim. Więc prompt generalnie nie jest utworem prawnoautorskim, ponieważ jest, nie jest stworzony przez człowieka, tak? A ustaliliśmy na slajdzie pierwszym, że tylko jako utwory można zaliczyć teksty, obrazy, które są stworzone przez człowieka. Czyli to, że ktoś stworzył piękny prompt, to nie jest do końca tak, że to jest od razu utwór prawnoautorski. Znaczy tak jemu się wydaje, że to jest piękny prompt. Natomiast w momencie, kiedy prompt to jest tak naprawdę wiersz, to jest poezja, którą stworzył poeta albo pisarz i on w ten sposób bawi się ze sztuczną inteligencją, czy też pokazuje nam jej możliwości, to tak, jeżeli jest wyrażony w unikalny sposób, to jest to utwór prawnoautorski. Jak wiemy, w Unii Europejskiej my mamy sporo regulacji dotyczących sztucznej inteligencji w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych. I to jest pewien problem, dlatego że te wielkie firmy to są firmy, które są zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych. I tutaj dam Państwu taki przykład. Firma Amazon, która miała w pewnym momencie taki problem, że były setki tysięcy książek, które pojawiały się codziennie do sprzedaży, a te książki były wygenerowane przez AI i po prostu Amazon już właśnie był przepełniony tymi książkami, więc oni zrobili taki limit, że nie można dodawać na swoje konto autorskie więcej książek niż 30 dziennie. To jest bardzo, bardzo dużo tak czy inaczej, ale wyobraźmy sobie, że na każde z takich kont przypływały setki książek. Z drugiej strony w Stanach są już takie spory,
które są w sądzie, dotyczące tego, że właśnie te książki generowane przez sztuczną inteligencję opierały się na pomysłach i opierały się na bohaterach z innych książek. Czyli właśnie te modele były ćwiczone na utworach, które są utworami prawnoautorskimi. I to niestety w Stanach no, będzie wykuwane w drodze właśnie tych rozpraw sądowych, tak jak to w Stanach, natomiast u nas w Europie jest AI Act i dyrektywa DSM. To są dwa, jedna regulacja, druga dyrektywa, które się łączą ze sobą. AI Act to jest pierwsza na świecie właśnie regulacja dotycząca sztucznej inteligencji i jej cel to jest harmonizacja zasad AI w UE. Zwiększenie zaufania do AI, równoważony rozwój AI zgodny z prawami, zasadami i wartościami Unii. Dotyczy to tego generalnie, że firmy, które działają w Unii, niekoniecznie muszą być w Unii zarejestrowane, działają w Unii, czyli też OpenAI, musi powiedzieć nam, z jakich danych on korzysta, skąd on bierze te dane do ćwiczenia tych swoich modeli. To chodzi o tą zasadę przejrzystości. Druga rzecz jest taka, że my tutaj w Unii nie chcemy, żeby były naruszane prawa autorskie. W związku z tym, jeżeli ktoś jest twórcą, ktoś się czuje artystą, że tworzy piękne rysunki, byli też artyści, którzy bardzo żalili w mediach społecznościowych, w internecie, że sztuczna inteligencja korzysta z ich stylu, żeby tworzyć obrazy. To powinni sobie wpisać formułkę na stronę internetową, że nie chcą, żeby modele były ćwiczone na ich danych, na ich treściach, na stworzonych przez nich utworach. No więc widzicie Państwo, że to są sprawy złożone, my mamy już te regulacje, u nas autorzy są chronieni i to się też tyczy z tym, co mówiłam o głosie, czy też to, co mówiliśmy o głosie, o nagrywaniu głosu. Więc drodzy Państwo, sprawa jest taka, na terenie Unii Europejskiej Państwa głos jako wykonawcy jest chroniony, ale na terenie Stanów Zjednoczonych nie, bo tamte regulacje po prostu unijne są no, bezwartościowe. Więc jeżeli ktoś zapisze w jakimś programie do sztucznej inteligencji swój głos i potem będzie jakiś wyciek danych albo po prostu ten głos zostanie użyty, no to może się tak stać, to nie jest wykluczone. Natomiast pytanie, jaką wartość ma dla Państwa głos, bo ja też mam zajęcia na studiach podyplomowych ze studentami, którzy są właśnie artystami, którzy są aktorami. No i dla nich to jest, prawda, bardzo ważne, żeby ten ich głos nie został nikomu sprzedany. Natomiast jedna aktorka mi powiedziała, że a, jak to się dzieje poza Unią Europejską, to mi jest wszystko jedno. No więc w sumie no, uważam, że ma praktyczne podejście. Dyrektywa DSM jest właśnie trochę o tej ochronie praw autorskich na tym wspólnym rynku europejskim i właśnie dotyczy tego, żeby zastrzegać wykorzystywanie bądź niewykorzystywanie utworów przez AI, żeby twórcy mogli sprawiedliwie, godnie zarabiać. Głos może zostać wykorzystany do przestępstw, niestety. Wszystko może zostać wykorzystane do przestępstw. Ja mam takie podejście, wydaje mi się, że ono jest praktyczne, chociaż niektórzy mówią, że ono jest za bardzo progresywne. Uważam, że jeżeli ktoś jest na Facebooku, który jest firmą naprawdę, która zbiera tyle danych o nas i wszystko, co wrzucimy na Facebooka, należy do Facebooka, to naprawdę zastanawiam się, dlaczego potem ta sama osoba może bać się, też nieufnie podchodzić do tych programów związanych ze sztuczną inteligencją, bo te ich regulaminy wewnętrzne są bardzo podobne w sumie też częściowo albo w wielu przypadkach prawa autorskie są albo po stronie niczyjej, bo jak powiedzieliśmy, sztuczna inteligencja nie może być właścicielem praw autorskich, albo po stronie twórców programów. Więc podobnie jak z Facebookiem, jak my wrzucamy nasze piękne zdjęcie na Facebooka, to Facebook po prostu jest właścicielem, może sobie wrzucić na koszulkę. Tak, właśnie, wiele osób buduje w sobie negatywne postrzeganie AI. Jakiś czas temu po publikacji żartobliwego filmiku z użyciem obrazu spotkaliśmy się z bardzo negatywnym odbiorem części naszych odbiorców. No,
No właśnie, to jest to, nad czym będziemy pewnie teraz pracować w Polsce w różnych programach, czyli nad tą zmianą świadomości, bo tak jak mówię, jest duża akceptacja do tego, co się dzieje na Facebooku, do podejścia Facebooka, ale na przykład już to, że ktoś się uczy na kradzionych dziełach, pytanie, czy to są w ogóle dzieła i czy one są kradzione, bo jeżeli coś jest w domenie publicznej, no to już nie może być ukradzione, bo jest w domenie publicznej. Jeżeli coś w ogóle nie jest dziełem, no wszystko w myśl prawa autorskiego, to nawet jeżeli ktoś nie jest artystą i coś narysuje, to to jest dzieło, to jest utwór prawnoautorski, ale czy to ma wartość artystyczną? Często nie. Więc ja bym się tak na razie tym może bardzo nie zrażała, bo ludzie też muszą po prostu dojrzeć do pewnych rzeczy, zrozumieć to lepiej i bardziej bym właśnie może ten przekaz kierowała w stronę takim, żeby dawać więcej treści, czy wiesz, że o sztucznej inteligencji, tak? I to też może czat napisać, czy na przykład, czy wiesz, że sztuczna inteligencja może przydać się do tego i tego, czy wiesz, że sztuczna inteligencja, czy wiesz, że mamy już regulacje prawne, jeżeli ktoś czuje, że jego dzieła zostały ukradzione, to może w Europie po prostu wystąpić o jakby zaprzestanie naruszania prawa autorskiego. No właśnie, też tutaj pani Joanna napisała, też trzeba zadeklarować, czy wyrażamy zgodę na wykorzystanie naszych danych do nauki. Ale niewiele osób to wie. No właśnie, drodzy Państwo, trochę z kilkuminutowym opóźnieniem, ale ja się zbliżyłam do końca. Sprawa prawnoautorska, kwestia AI, naprawdę można wiele godzin o tym rozmawiać. Ja Wam chciałam przekazać informacje, które ja mam z konferencji Marketing w Kulturze. Tam był świetny występ prawniczki, która zajmuje się prawem autorskim. Ojej, zapomniałam jej nazwiska. Na imię pamiętam. Paula, ona jest z firmy o Creativa Legal. I na tej stronie firmy Creativa Legal, to jest kancelaria prawna, można sobie właśnie tą panią Paulę sprawdzić i ona prowadzi bardzo fajny profil na LinkedInie. Więc jeżeli ktoś jest na LinkedInie, to dotrze w ten sposób do tej Pauli. I będzie mógł sobie śledzić. I ona naprawdę w sposób bardzo przystępny, ja ją spróbuję teraz na swoim LinkedInie jeszcze znaleźć, bardzo przystępnie tłumaczy te zawiłości prawa AI. Więc polecam właśnie śledzić te informacje. No a to, co ja Wam przekazałam, no to jest właśnie taki mini skrócik z jej godzinnego wykładu z marketingu w kulturze. Ja też się interesuję od lat prawem autorskim, więc jakoś byłam w stanie przyswoić te treści. One nie są proste. Także na pewno taki webinar z Paulą, właśnie z Creativa Legal, czy z kimś, kto się zna po prostu lepiej na prawie autorskim w kontekście AI, bardzo się może przydać, tak mi się wydaje. Więc będziemy pewnie wszyscy o tym myśleć i mówić. O, już prawie znalazłam. Paula Skrzypecka się nazywa ta prawniczka. Jest młoda, ale bardzo dobrze się naprawdę tym zna i ma w tym doświadczenie. Zajmuje się właśnie prawem nowych technologii. I też właśnie ma taki dar przystępnego mówienia. Tutaj wysyłam właśnie na LinkedIna link do profilu, czy na LinkedIna. Link na czata do LinkedIna pani Pauli Skrzypeckiej. Także polecam. Tak, właśnie. W pełni muszą być podpisane, wygenerowane przez AI. A jeśli się przerabia grafikę wygenerowaną przez AI, no to jest właśnie to pytanie, które trzeba sobie zadawać wiecznie. Czy moja przeróbka coś wniosła twórczego do tej grafiki, czy to było tylko dodanie napisu albo zmiana koloru włosów? Bo jeżeli nic twórczego w to nie wniosłem, to dalej podpisuję to jako wygenerowane przez AI, a nie jako swoje. Po prostu. Bo ciągle nie jest to moim utworem, a żeby podpisywać to jako swoje,
no to nie można podpisywać jako swoje czegoś, co jest w większości wygenerowane przez maszynę. No i to jest właśnie trudno uchwytne. Nic więcej już nie ma na ten temat powiedzieć, bo musiałabym zobaczyć tę grafikę i próbować ją ocenić według swojej wiedzy aktualnej, jaką mam, a pewnie ona jest też niepełna, bo ja nie jestem prawnikiem, aczkolwiek tak jak mówię, od lat się prawem autorskim interesuję, bo tworzę różne materiały, również wizualne, więc jest mi ta wiedza potrzebna. Także drodzy Państwo, dziękuję bardzo za to spotkanie z Wami. Cieszę się, że był taki odbiór właśnie pozytywny i energetyczny tego tematu i że Państwo tutaj uczestniczyliście w tych działaniach, robiliście te ćwiczenia, pisaliście, bo ważne, żeby po prostu próbować, tak, żeby eksperymentować. No i cóż, i do zobaczenia.